Witajcie drodzy kochani, ja jako że jest wiosna w Polsce i tutaj również chciałbym zaproponować Wam prostą zupę z pokrzywy. Pokrzywę można zebrać w miejscach, gdzie są jakieś rzeki, jakieś jeziora. Młoda pokrzywa, możecie z niej robić sałatki, możecie z niej robić zupy pokrzywowe, miksując je w mikserze, gotując, odpowiednio przyprawiając. Możecie dodać śmietany, możecie dodać jogurtu, ewentualnie jakichkolwiek innych warzyw. Zmiksować to wszystko i wyjdzie Wam świetna zupa, dzięki której możecie wzmocnić Wasz organizm po przebytej zimie. Dodam, że pokrzywa ma duże ilości potasu, duże ilości witaminy C, dużo minerałów, które poprawiają jakość naszych włosów, poprawiają lepsze krążenie naszej krwi. To właśnie, drodzy kochani, Wam polecam, byście mogli skorzystać z naturalnych roślin, które są w naturze. Nie kupować za dużo rzeczy, które są z chemią. Musicie na tą chemię uważać. Pewne osoby już mają czujniki na wykrywanie chemii, a przeciwnie, korzystając z natury, możecie zaopatrzyć się w naturalną pokrzywę, która gdzieś rośnie sobie przy rzece, przy jakimś stawie, przy jakimś jeziorze i możecie z tej pokrzywy zrobić świetną zupę, doprawiając ją odpowiednio oczywiście i dolewając. Jedni mogą dolać trochę oleju z oliwek, a drudzy mogą dodać trochę masła. To każdy według swojej woli może po prostu taką zupę sobie przygotować. Dodam, że zupa jest świetna, sam z niej korzystam tutaj właśnie w tym lesie, gdzie jestem. Również znajdują się pokrzywy ekologiczne, naturalne i można również z nich po troszeczku skorzystać oczywiście. Także jeszcze raz Wam polecam właśnie tą zupę, że możecie ją sobie sami przygotować, jak również w formie sałatki. Musicie odpowiednio ją zmorzyć, żeby oczywiście nie parzyła, ale sałatka z pokrzywy również jest bardzo świetna, bardzo zdrowa. Możecie również ją bardzo łatwo przyrządzić i spożywać. Na marginesie chciałbym zaproponować Wam odpromiennik mineralny bardzo zdrowy. Pod tym YouTube'em znajduje się link do sklepu, jak również link na Allegro. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Tutaj właśnie z gór Teneryfy i do widzenia.